Mogę narzekać, tak szczerze mówiąc, dlatego że no drugie miejsce to jest absolutnie więcej niż mogliśmy oczekiwać od tego rajdu. Nawiązaliśmy walkę na OS-ach właściwie z całą czołówką krajową, także no bardzo jesteśmy szczęśliwi, chociaż przeżyliśmy teraz chwilę grozy właściwie po tym arcytrudnym ostatnim, jak się okazało, później OS-ie rajdu. Chcieliśmy zmienić koła i pozornie było tylko 5 km do jazdówki i godzinę czasu, a podczas zmiany kół mieliśmy problem z nakrętkami i po prostu dosłownie w ostatniej chwili zdążyliśmy dojechać na pekac, także no wcale w emocjach i generalnie bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy i że to już koniec, auto jest w sumie niedraśnięte całe. W sumie to jeszcze tyle było emocji przez te dwa dni, że nie wiem, co. No jeszcze to do końca do mnie nie dociera, też jesteśmy bardzo zmęczeni, chyba cały zespół. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten rajd, bo to był kawał dobrej roboty, samochód działał perfekcyjnie. Sprawdziły się też nastawienia, które wypracowaliśmy na testach przed sezonem. No jest to na pewno dobre otwarcie, zobaczymy, jak się poukłada dalej sezon. Dla nas nie mógł się otworzyć lepiej.